Dziękuję. Kościeliska to jest Dolina, to jest Nagroda Kościelskich, a nie Snieżkoci. Proszę Państwa, ja też nie wybierałem tego tytułu. Jarosław Lipczyc poprosił mnie po prostu, żebym powiedział trochę o tym, jak w swojej pracy pisarskiej i pozapisarskiej wykorzystuję ten starszy obieg kultury, który jest uwolniony. I myślę, że to są dwie główne rzeczy. Po pierwsze w pisaniu, po drugie w odniesieniu do fotografii. Jeśli chodzi o fotografię, to zaczęło się od kupienia takiego albumu, który przedstawia przestępców. To Policja Polska w międzywojniu miała takie albumy, gdzie grupowała fotografie zwłok, oskarżonych, ukradzionych przedmiotów, odzyskanych przedmiotów i tak dalej, i tak dalej. I ja kupiłem dwa takie albumy z lat 28-38 chyba. I następnie zacząłem szukać jakieś możliwości identyfikacji, ponieważ bardzo nieliczne z tych postaci były zidentyfikowane. A kupiłem ten album, ponieważ w ogóle kolekcjonuję starą fotografię, co jest tu istotne. I okazało się, że jest takie pismo, które się nazywało Tajny Detektyw. Wychodziło od 31 do 35 roku, początku, przez 4 lata. I że to pismo drukowało również podobizny przestępców i drukowało artykuły o nich. Pomyślałem, że to jest świetny sposób, żeby zacząć ich identyfikować. Zacząłem kupować numery tego pisma archiwalne. No oczywiście to są wolne prawa, prawda? Jest 70 lat od publikacji gazety, ona się uwalnia. I okazało się, że wprawdzie tam za bardzo nie znalazłem identyfikacji ludzi z albumu, ale natrafiłem na fantastyczny materiał źródłowy. Nieopracowywany, niepublikowany po wojnie i zacząłem prowadzić bloga, który się nazywa Tajny Detektyw i tam publikować fragmenty, znaczy całe po prostu artykuły, notki uzupełniane o dodatkowe wiadomości, które gdzieś tam się udało zgooglować, znaleźć. I w ten sposób powstał blog, który prowadziłem, nadal go prowadzę przez ponad 5 lat. Powstała również z tego publikacja, to jest taka książka w formie gazety, która się nazywa Nowy Tajny Detektyw. I to jest wybór materiałów graficznych i tekstowych zarówno z albumu policyjnego, jak i z tego pisma, z takimi wstępami, które nakreślają pewne problemy, z którymi borykała się Polska w międzywojniu. Do tego doszła płyta pod tytułem Tajny, gdzie wokół tych historii autentycznych, wyciągniętych z pisma, napisaliśmy z Barbarą Klicką bodajże 10 piosenek. Te piosenki została do nich skomponowana muzyka przez zespół Tajny, który się ukonstytuował i wyszła w ten sposób płyta. Także ten projekt jest taki rozwojowy. Ta forma publikacji, taka gazeta w formie książki, nie jest docelowa, miała być znacznie obfitsza ta publikacja, przede wszystkim wybór tekstów i artykułów i ilustracji do nich miał być znacznie szerszy, nie udało się tego uzyskać, ale musiałem też skrócić tekst całości o dwa rozdziały, ale mam nadzieję, że kiedyś się uda to jeszcze opublikować w tej szerszej formie. Natomiast Tajny Detektyw pokazuje międzywojnie, które jest silnie w Polsce zmitologizowane i pokazane jako taka epoka szczęśliwości, kiedy to Polska odzyskała niepodległość i przez 20 lat była ziemią mlekiem i miodem płynącą. No to jednak oczywiście tak nie było, to był okres wielkiego kryzysu, okres wcześniej już potwornej biedy, scalania państwa po zaborach i tak dalej, i tak dalej. I Tajny Detektyw pokazuje, że to międzywojnie polskie wyglądało jednak zupełnie inaczej niż w tym popularnym micie. Więc to, że mamy dostęp do tych źródeł, to, że możemy je wykorzystywać, jest niesłychanie interesujące. I myślę, walor edukacyjny jest bardzo ważny.
Ponadto, już poza samym tekstem, to pismo miało fantastyczną oprawę graficzną, robiono przez jednego z najlepszych grafików międzywojnia, czyli Janusza Marię Brzeskiego, który robił fantastyczne kolaże ze zdjęć policyjnych, ze zdjęć z archiwum IKACA, czyli Ilustrowanego Kuriera Codziennego. Bardzo pomysłowe, no, w tym nurcie kolażu lat 30. Także to samo w sobie stanowi bardzo interesujący element. I ta całość, którą można znaleźć na blogu, czy też w książce, no, czyni to jeszcze atrakcyjniejsze. Jeśli chodzi natomiast o resztę fotografii, no to oprócz tego publikuję fotografie z moich zbiorów, w tej chwili liczących około 8 tysięcy eksponatów, online. Zacząłem taką akcję w maju, to jest portal Averse Reverse, gdzie prezentuję nie tylko samo zdjęcie, ale również jego oprawę, rewers, jeśli jest na nim cokolwiek interesującego, jakieś notatki i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam Państwa na tę stronę. W tej chwili tam jest około 1500 fotografii. Stale ten portal rozwijam i docelowo chcę tam umieścić całą kolekcję. Oczywiście czasami napotykam problemy związane z prawem autorskim, to znaczy mam do czynienia z fotografiami, po pierwsze z atelier, no ale tam na ogół te prawa już dawno wygasły, ale też z fotografiami anonimowymi, które dochodzą do lat 50., 60., no tutaj na szczęście jest kwestia tego, że w polskim prawie do 94. roku, jeśli zdjęcie było niepodpisane i niedatowane, to nie stanowiło utworu i zatem nie jest bronione, ale zdarza się na przykład tak, że trafiam na zdjęcia anonimowe, po czym okazuje się, że one są jednak zidentyfikowane. W tej chwili miałem taki przykład z 50 fotografiami z bombardowań Warszawy w 1939 roku, ze zniszczeń wojennych. Po publikacji okazało się, że są to zdjęcia wykonane przez Sylwestra Brauna, jednego z wielkich fotografów Powstania Warszawskiego. Prawa do jego fotografii ma Muzeum Powstania Warszawskiego i teraz pracujemy z muzeum na tym, żeby jakoś tę sprawę rozwiązać. Oni są zresztą bardzo pełni dobrych chęci. Być może będziemy robili jakąś publikację. W każdym razie na taką historię zawsze można natrafić. To znaczy publikuje się zdjęcie anonimowe, natomiast one się deanonimizuje w tym procesie publikacji, idzie na Facebook i tak dalej, i tak dalej. I te kwestie prawne się zmieniają. I wreszcie sprawa ostatnia, to znaczy w literaturze. Kiedy piszę powieści historyczne, to oczywiście potrzebuję mnóstwa rozmaitych danych, jak rozmaite rzeczy wyglądały, działy się w danym momencie historycznym. To są czasami wiadomości dotyczące najprostszych rzeczy, to znaczy jak na przykład, jeśli wysyłam służącego Francisco Goi do sklepu po farbę, to ile on tej farby ma kupić? No wiadomo, że nie w litrach, prawda, bo litr wtedy nie funkcjonuje w Hiszpanii początku XIX wieku. W związku z tym muszę dowiedzieć się, jaka to jest miara i tak dalej, i tak dalej. Najwięcej tego typu rzeczy to rzeczy towarzyszące w pisaniu kryminałów, takie kryminały, które zaczęliśmy pisać z moim chłopakiem Piotrem Tarczyńskim pod pseudonimem Maryla Szymiczkowa wspólnym i tam rzecz się dzieje w Krakowie końca XIX wieku. W związku z tym tutaj wchodzi mnóstwo rzeczy takich jak gazety, pamiętniki, wypowiedzi publiczne zarejestrowane w najrozmaitszy sposób, materiały wizualne, to znaczy zdjęcia Krakowa końca XIX wieku, poszczególnych budynków, w których się dzieje akcja i tak dalej, i tak dalej. I to rzeczywiście dzięki cyfryzacji, dzięki temu, że ogromna część polskich archiwów zaczęła tę pracę, natrafiamy na coraz więcej interesujących materiałów. Ja to widzę po Tajnym Detektywie, ponieważ częściowo przez te 5 lat prowadzenia bloga, czy 6, jeśli zaczynałem pracę i szukałem, googlowałem jakieś nazwisko przestępcy, ponieważ te nazwiska były wówczas publikowane, to no, rzadko natrafiałem na kontynuację w czasopismach. W tej chwili, kiedy wrzucam takie nazwisko i datę,
datę, to przeważnie pojawia się jakieś lokalne pismo z lat 30., które mówi, że tutaj właśnie Iksiński, który kradł konia, upadł na bronę i został w ten sposób schwytany, albo ktoś inny tam został, wiem, że został złapany, prawda, a z czasopism się dowiaduje, że był proces, że został skazany i mogę jakoś zrekonstruować dalszą jego historię. I podobnie w pracy literackiej, ten liczba zarchiwizowanych dokumentów, zdjęć, fotografii jest coraz większa i to znacznie pracę ułatwia. Bardzo Państwu dziękuję uprzejmie. Przepraszam, że mówiłem tak szybko. Do zobaczenia.